Hej, witam. Dzisiaj jesteśmy na poprawkach. A dlaczego? Poprawki powstały ze względu na moją głupotę. Położyłem gładź z agregatu i w pomieszczeniu sobie śmierdziało. Zamiast poczekać, żeby gładź wyschła, no to co zrobiłem? Otworzyłem balkonik, jeden, drugi, okienka. I gładź polimerowa dostała z koszu i powstała tak zwana pomarańcza, skórka z pomarańczy na ścianie, ale nie wszędzie. Punktowo. Niestety, jak przyszedłem po wyschnięciu i to zobaczyłem, wiedziałem, że to spierdoliłem. Raczej to była wina tylko tego, że nie systemu, tylko wina tego, że bardzo szybko ściągła, powstała pomarańcza i niestety trzeba poprawiać. Oczywiście całe mieszkanie przeczyściłem czyszczareczką. No i te miejsca punktowe wszystkie poprawiam. Zwałka teraz. Także co powiem? Powiem tylko tyle, że zgubiła mnie głupota. I że wszystko się uda, ale niestety. Poprawki oczywiście ja płacę w własnej kieszeni, nigdy nie płaci za to żaden klient. Ci, co mnie znają, wiedzą, że mam hopsia na punkcie gładzi i już dawno tak gładzi nie spierdolę. Można tak powiedzieć. Kładę wręcz perfekcyjnie. Znaczy, no zajebiście. Nie było do czego się przyjebać. A tu taka wpadka na całe mieszkanie. Także i najlepsi popełniają błędy. Wiem, że jestem zajebisty, jeżeli chodzi o szpachlowanie. Także życzę wszystkim miłego dnia. A, dzisiaj była transmisja na żywo. Miałem nadzieję, że bo robię w Przemyślu teraz. Miałem nadzieję, że będą jakieś fajerwerki, burza jakaś. Coś w tym stylu. A no niestety pogoda nas zawiodła. Były same grzmoty. Nawet deszczyk nie spadł, także... Chociaż ostatnio wszystkie warunki atmosferyczne są zwariowane. To co się dzieje na świecie to jest katastrofa. Ludzie tracą w ciągu 15 minut dorobek całego życia. I to jest najsmutniejsze. Tragiczne. A jeszcze nas rząd kopie. Miłego dnia. Mimo wszystko. A tutaj rureczka elektryczna.
No elektryką coś tak nie wyszło. Ale będzie szafeczka. To chyba przykryje.